Audi oraz Mercedes rządzą w klasie kompakt, w takim znaczeniu, że ich topowe modele to nie są już hot hatche, ale hiper hatche. Wiem, że oficjalnie nie ma czegoś takiego jak hiper hatch, tylko hot hatch, ale jeśli taki Audi RS3 Tor Nürburgring pokonuje szybciej od Ferrari 458 Italia, to nie jest to normalny hot hatch. Do tego ten mały kompakt jest szybszy od Lexusa LFA, Bugatti Veyrona czy Lamborghini Gallardo Sublagera LP570-4. Okej, ten model RS3, co sprawdzany był na Nürburgringu, to jest to sedan, a nie hatchback. Ale przecież wersja Sportback jest taka sama. Ma ten sam silnik, ten sam napęd i niech będzie ciut wolniejsza. To i tak pokona Ferrari 458 Italia, bo sedan złoił Włocha o ponad 3 sekundy. Więc tak jak mówiłem, to nie jest hot hatch, ale hiper hatch. I tutaj powstaje pytanie. Skąd się wzięły tego typu hot, to znaczy hiper hatche? Czym się charakteryzują? Dlaczego dalej są wśród nas? No i co się stanie, jeśli taki narwany gość jak ja siądzie za ich kółkiem? Na te i na wiele innych pytań zamierzam odpowiedzieć w kolejnych odcinkach LCM. I od razu dodam, że to nie jest tylko historia o tego typu samochodach, ale o charakterze motoryzacji. A życie jest za krótkie, aby nie wiedzieć, jak on się kształtował. W każdym razie, nazywam się Grzegorz, zajmuję się szukaniem charakteru w samochodach i w najbliższych odcinkach. Tak, odcinkach, więc pamiętaj o sobie i w najbliższych odcinkach poznasz prawdziwe małe dzikusy, które, tak samo jak ten program, są z innej perspektywy. Golf GTI przez wielu uznawany za pierwszego hot hatcha, ale to nie on był pierwszy, za to on sprawił, że świat pokochał takie samochody. Auta, które z jednej strony były praktyczne, bo zawiozłeś nimi dzieci do przedszkola, a jak wracałeś, to mogłeś je prowadzić, jakby cię paliło w spodniach. I co najważniejsze, te samochody były tanie. Okej, droższe od klasycznego kompakta, ale tańsze od taniego auta sportowego. Bo kiedy budujesz prawdziwe coupe, to trzeba się bardziej napracować. Okej, można go zbudować na istniejącej platformie, można wziąć silnik z aktualnego modelu, ale kiedy potem dołożysz do tego seksowne nadwozie, to się okazuje, że musisz dokonać wielu przeróbek, aby wszystko do siebie pasowało. Dlatego cena takiego samochodu robi się wysoka i młodych studentów na niego nie było stać. No i producenci liczyli na to, że studenci dorosną, zaczną zarabiać i wtedy kupią sobie taki samochód. No ale wtedy oni planują już rodzinę, więc do kupę się nie zmieszczą i także go nie kupią. Szach! Mat. Znowu w przypadku hot hatchy jest dużo prościej i taniej, bo bierzesz popularnego hatchbacka, pod maskę wkładasz większy silnik, obniżasz zawieszenie, dodajesz stylowe koła, jakieś inne zderzaki, kilka sportowych akcentów, logo, którego ma wyróżniać, a do środka sportowa kierownica i agresywnie wyprofilowane fotele. Voilà! Gotowe! Masz samochód, który nie kosztuje fortuny, szybko jeździ i nie musisz go sprzedawać, jak zechcesz założyć rodzinę. Wszystko fajnie, tylko jak przyjdzie co do czego, to takie hot hatche nie miały szans z prawdziwymi sportowymi coupe, które były mocniejsze, miały napęd na tył, były bardziej zorientowane na sport. Ogólnie mówiąc, poświęcając się dla coupe, miałeś pewność, że nie objedzie cię jakiś pryszczaty dzieciak w Golfie GTI. I pewnie by tak zostało, gdyby pewna niemiecka marka nie zachciała wejść do świata WRC. Ale to za moment, bo teraz idziemy pod latarnię. Jest noc, ciemno, więc najlepiej udać się pod latarnię. Tutaj widać, co się dzieje wokół. Tutaj czujemy się bezpiecznie. I dokładnie tak samo bezpiecznie czujemy się, kiedy surfujemy po sieci www. Bo przecież nie wchodzimy na podejrzane strony, nie klikamy w dziwne linki. Jest bezpiecznie. A znasz takie powiedzenie, najciemniej pod latarnią? To, że tobie się wydaje, że jest bezpiecznie, nie oznacza, że faktycznie tak jest. Bo może ktoś cię obserwować, zbierać o tobie informacje i szuka momentu, aby podkraść dane, a potem... Zrobi się niebezpiecznie. Dlatego zainwestuj w NordVPN, czyli korzystaj z najlepszych usług VPN i blokady złośliwego oprogramowania. Generuj i przechowuj silne hasła, chroń pliki w zaszyfrowanej chmurze. Inaczej mówiąc, jeśli nie chcesz, aby śledzili Twój ruch w sieci, aby wyciekły Twoje dane, to koniecznie zainteresuj się usługą NordVPN i poczuj się bezpiecznie we wszystkim, co robisz. Tym bardziej, że NordVPN dostępny jest na wszystkie platformy.
Windowsa, Maca, Androida czy iOS-a. A do tego masz 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Link do usługi masz poniżej w opisie, a ja wracam do naszej historii. Pod koniec lat 70. nikomu w głowie się nie śniło, aby wkładać napęd na 4 koła do auta osobowego. Okej, to także jest auto osobowe, bo przewiezie osoby, ale ten samochód na drodze się dusi. On ożywa w terenie. I napęd na 4 koła był kojarzony tylko i wyłącznie z autami terenowymi. A potem zjawiło się Audi, które włożyło takie rozwiązanie do modelu coupé i wysłało na rajdy. I okazało się, że napęd 4x4 nie tylko pasuje do auta osobowego, ale co ważne, daje korzyści w postaci lepszej trakcji. Dzięki temu Audi miało przewagę. Ale miało także problem. To znaczy skutecznie wychodziło z zakrętów, bo szybko łapało przyczepność. Ale ich model Quattro nie lubił ciasnych nawrotów. Brakowało mu zwinności małych rajdówek. Na takich nawrotach tylnonapędowe Renault 5 Turbo radziło sobie zdecydowanie lepiej od Audi Quattro, bo było zwinniejsze. No i w Peugeocie pomyśleli, że połączą te dwa światy. To znaczy wezmą małe auto kompaktowe podobne do Renault 5 Turbo i dodają mu napęd na 4 koła jak w Audi Quattro. I tak powstał Peugeot 205 T16, czyli najskuteczniejszy samochód rajdowy grupy B. Auto, które nie tylko wygrywało rajd za rajdem, ale zainspirowało innych do stworzenia podobnych rajdówek. Takich jak MG Metro 6R4 czy Lancia Delta S4. Ale o rajdach mamy rajdowe legendy. Link masz na dole w opisie, a my wracamy na drogi publiczne. I tak, jeśli producent chciał się ścigać w WRC w grupie B, to musiał stworzyć 200 sztuk drogowej wersji rajdowego odpowiednika. I w ten sposób świat dostał auta kompaktowe z napędem na 4 koła. Pytanie tylko, co tak naprawdę dostał, bo owszem, ten Peugeot 205 T16 to jest auto kompaktowe, ma napęd na 4 koła i to by było na tyle. Widzisz, auto kompaktowe to samochód, do którego zapakujesz rodzinkę i pojedziesz na wakacje. A w Peugeocie 205 T16 możesz o tym zapomnieć. Tam, gdzie powinno znajdować się miejsce na skrzynkę piwa, którą zabierasz na biwak, tam był silnik. Bo to nie jest hot hatch. To auto rajdowe, które siłą zaciągnięte zostało na drogi. I próba traktowania go jak auto kompaktowe jest jak próba udomowienia tygrysa zamiast kota. Nie mówię, że się nie da, ale lekko nie będzie. To jest prawdziwe auto kompaktowe, to jest prawdziwy hot hatch, czyli klasyczny 205 GTI. Tylko do takich samochodów nikt nie miał zamiaru wkładać napędu na 4 koła. Do czasu. Mamy rok 86, rajd Tour de Corse i wtedy z niewyjaśnionych do dziś przyczyn wypada z trasy Henry Toivonen wraz ze swoim pilotem Sergio Crespo. Obydwoje giną na miejscu i to był impuls do zamknięcia grupy B. Czyli od kolejnego kalendarzowego roku, 87, topowa liga WRC, to będą samochody z grupy A. I wszystko się zmienia. Bo jeśli jakiś producent chciał startować w grupie B, to wystarczyło stworzyć 200 sztuk modelu homologacyjnego, czyli drogowego. Znowu jeśli chcą startować w grupie A, to drogowy model musiał powstać w ilości minimum 5000 sztuk. Więc nie ma opcji, że producent sprzeda 5000 sztuk takiego Transformersa, jak ta drogowa Lancia S4 zwana Stradale. Jedynym rozwiązaniem było dostosowanie popularnego samochodu do rajdów i tak też producenci poczynili. Renault przystosowało przednionapędowy model 11 Turbo. Toyota zaciągnęła do rajdów nowy model Supra, a Audi swoją największą limuzynę. Czyli model 200 Quattro. I to były popularne samochody, które widywałeś na ulicach. A tutaj były oblepione logami sponsorów, miały wzmocnione i podrasowane silniki do rajdów, ale z grubsza. To były auta drogowe. I tak robili wszyscy producenci. Prawie wszyscy. Widzisz, Włosi postanowili do tego tematu podejść z innej perspektywy. Owszem, także wzięli popularny model, ale nie wrzucili go od tak do rajdów. Ale poskładali specjalną wersję. I co ciekawe, wzięli już leciwy model Delta, który pojawił się w 79 roku. Dokładnie to zaadaptowali model HF Turbo, do którego włożyli napęd na 4 koła. A taki testowali już w 82 roku w eksperymentalnym modelu Delta Turbo 4x4. A sam napęd w sumie pochodził z tego auta, z Fiata Pandy. Ale z tego auta wzięli tylko podstawy, bo Delta miała wygrywać rajdy, więc wyciągnęli także rozwiązania z tego B-grupowego potwora. I z tego wszystkiego zbudowali nowy napęd na 4 koła. I tak, z
tyłu znajdował się mechanizm różnicowy Torsen, przedni mechanizm różnicowy pozostał otwarty, a połączenie obu stanowił centralny mechanizm różnicowy z wiskotycznym sprzęgłem Ferguson. Do tego wyrzucili jednostkę 1.6 turbo i włożyli 2.0 turbo z Lancitema, tym samym tworząc Lancium Delta HF4WD. Auto, które dla niewtajemniczonych wygląda jak klasyczny hot hatch, ale to już było zupełnie inne zwierzę, które dopiero dorastało. Dopiero poznawało swój dziki charakter. I w drogowej wersji miało 165 koni i 260 Nm momentu obrotowego z overboostem do 284. I tak jak wspomniałem, to jeszcze nie był dzikus. No ale wraz z rozwojem rajdów rozwijał się także drogowy model i już rok później, w 87 roku, pojawiła się nowa odmiana. Nazywa się HF Integrale, jest tutaj nowe większe turbo, co przełożyło się na większą moc. Teraz jest 185 koni i 304 Nm momentu obrotowego. Do tego nowe sprężyny, amortyzatory, piasty, przeguby, półosie, skrzynia jest także krótsza. No i wisienka na torcie. Nadkola są szersze, aby pomieścić większe koła, przez co model ten dostał muskulatury, nabrał męskości. A to był dopiero początek jego wizyt na siłowni. Bo potem pojawił się garb na masce w 89 roku, aby zmieścić nową 16-zawrową głowicę, czyli jest więcej mocy, 200 koni, dzięki właśnie nowej głowicy i nowemu turbo. Jest także elektronicznie sterowany zawór upustowy do ładowania, który automatycznie dostosowuje ciśnienie turbo sprężarki. Dzięki temu moc jest dostarczana do silnika w sposób progresywny i regularny. I pamiętaj, to nadal lata 80. Do tego auto jest niżej gleby, znowu ma większe koła oraz zmienił się podział momentu obrotowego. Wcześniej było 56 na przód i 44 na tył, a teraz jest 47 na przód i 53 na tył. Model ten możesz kojarzyć z ostatnich odcinków rajdowych legend, ale Lancia tutaj się nie zatrzymała i pod koniec 91 roku wypuścili Deltę HF Integrale Evoluzione, gdzie są jeszcze szersze nadkola, aby zmieścić szerszy rozstaw kół i większe koła. Do tego dostępny był dodatkowy spoiler z tyłu. Pod maską bez zmian, ale większa średnica wydechu sprawiła, że moc podskoczyła do 210 koni. Do tego nowa gałka zmiany biegów czy kierownica Momo. I to była droga wyjścia do kolejnych zmian, bo w 93 roku pojawiła się odmiana Delta HF Integrale Evoluzione 2, która nie jest dużo mocniejsza, bo ma 215 koni i 314 Nm momentu obrotowego, ale pod maską wiele się zmieniło. Bo pojawił się także nowy trójdrożny katalizator, który dusił potencjał silnika. Więc aby to zrekompensować, to mamy nowe turbo, czy tam zupełnie nowy komputer ECU Magneti Marelli. No i nie licząc specjalnych wersji, to jest to finałowe wcielenie Delty. Czyli ogólnie mówiąc, to nie jest hot hatch, ale hyper hatch. Zanim Ci powiem, dlaczego Deltę HF nazywam hyper hatchem, to należy wyjaśnić pewną kwestię, a mianowicie to, że Lancia nie była pierwsza. Bo już w 83 roku Citroen wypuścił hot hatcha z napędem na 4 koła. Nazywa się Visa 1000 Pistes i jest to homologacyjny model do grupy B. No ale to nie jest potwór, bo jego silnik to wolnosące 1.4 o mocy 112 koni. Więc to nie jest hyper hatch. Ciężko też nazwać tak Mazdę 3234WD, która ta jak Lancia jeździła w WRC w grupie A. Jest tutaj napęd na 4 koła, jest turbo, ale drogowa wersja utknęła na mocy 150 koni. Znowu Lancia zaczynała z wąskim grzecznym nadwoziem i mocą 165 koni, a skończyła jako potwór, który zaczynał wyglądać jak B-grupowe dzikusy wypuszczone na drogę. Do tego Lancia rządziła na trasach rajdowych, a stara zasada mówi, jak masz od kogoś kopiować, to kopiuj od najlepszych. I dlatego na drogach zaczęły się pojawiać inne auta kompaktowe, które wyglądały jak rajdówki, które zgubiłyby się na jednym z OS-ów i przypadkiem pojawiły na drogach. Był przecież Golf Rally z mega nadmuchanym nadwoziem, do tego był Ford Escort RS Cosworth z gigantycznym spoilerem. Nie dość, że agresywny, to był jeszcze piekielnie mocny, bo tutaj było 227 koni, a Nissan był jeszcze mocniejszy. Wersja homologacyjna tego Japończyka GTI-R miała już 230 koni. I chciałem przypomnieć, że w tamtych czasach takie Porsche 911 miało tylko 250 koni. A do tego napęd tylko na tył, więc kiedy takie Porsche na wąskiej, krętej drodze spotkało wyżej wymienionych dzikusów, to... Kiedy w latach 90. jakiś sportowy samochód,
nie tylko Porsche spotkał takiego dzikusa na krętej drodze, to musiał ustąpić mu miejsca, bo nie miał z nim szans. Pamiętaj, to nie są normalne hot hatche, to są zaawansowane rajdówki, które mają mega zaawansowany napęd na 4 koła. One są stworzone do takich warunków, a nie do równych torów czy autostraw. Im trudniejsze warunki, tym lepiej sobie radzą. To są prawdziwe hot hatche... Sorry, źle się wyraziłem. To są hiper hatche, bo pod spodem kryły hiper technologię, która kształtowała swój charakter w rajdach. A królem tych wszystkich samochodów była Lancia Delta. Bo to właśnie ten samochód był pierwszym takim dzikusem, to on był najskuteczniejszy na trasach rajdowych i to on zainspirował innych do stworzenia podobnych hiper hatche. No ale wszystko co dobre kiedyś się kończy i w drugiej połowie lat 90. zmieniły się przepisy rajdowe i producenci nie byli już zobowiązani do tworzenia specjalnych wersji homologacyjnych w celu uzyskania homologacji. Model drogowy nie musiał posiadać wszystkich cech auta rajdowego. Na przykład w drogowej wersji mogli mieć tylko napęd na przód. Dlatego nikomu nie opłacało się inwestować w takie auta i hiper hatche musiały odejść z tego świata. I odeszły. No prawie. Bo jeden producent podszedł do tego tematu z innej perspektywy i można by powiedzieć, że w pewien sposób uratował hiper hatche. Kto to taki? Dowiesz się z następnego odcinka. Dlatego nie zapomnij o subskrypcji i dzwonku, bo nasza historia dopiero się rozkręca i już za tydzień pojawi się nowy bohater, którego powinieneś poznać po jego brzmieniu. Thank you.